NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim. Dzisiejszym gościem w naszym Pick Six Extra jest młody, wielki talent futbolu amerykańskiego w Polsce. Kto wie, może przyszły reprezentant naszego kraju. Czas poznać się z naszymi słuchaczami. Jest z nami Stanisław Zawieja. Witam Cię w progach Pick Six. Dzień dobry, witam. I od razu pierwsze pytanie. Swoją karierę zaczynałeś w Polsce, począwszy od Angels Toruń po Kozły Poznań. W międzyczasie też grałeś w drużynie Fireballs Wielkopolska, jeżeli się nie mylę. Jak wspominasz swoje życie futbolowe w Polsce? Krótkie, ale jak według statystyk PLF-a, no 3 sezony masz już za sobą. No krótkie może w porównaniu z zawodnikami amerykańskimi, ale myślę, że jak na polskie warunki, to kilka przegranych sezonów PLF-a to jest całkiem dobry dorobek dla kogoś, który dopiero idzie na studia. Tak, w Fireballsach zaczynałem trenować, chodziłem na treningi, ale to było jeszcze przed utworzeniem pierwszej ligi juniorskiej, więc nie miałem szansy w ogóle grać w jakichkolwiek meczach. Wtedy chodziłem na treningi do Fireballsów, potem już po połączeniu Fireballsów z Kozłami już mogłem grać normalnie w Kozłach w drużynie juniorskiej. Jak wspominasz te swoje początki? Ciężko było? Pamiętam, że czułem się po prostu najmniejszy, najmłodszy. Byłem wolny, słaby i zupełnie w życiu bym nie pomyślał, że mogę kiedyś grać na poziomie uniwersyteckim albo high schoolowym, albo gdziekolwiek w Ameryce. Jak przyszłeś na pierwszy trening, to wyobrażam sobie, że pozostali twoi koledzy z ekipy byli dużo starsi, ty byłeś najmłodszy. Dawało się odczuwać jakąś szczególną opiekę nad tobą, bądź no takie zwykłe obowiązki, jak znamy może z innych dyscyplin, jak na przykład młody zbiera wszystkie piłki, młody rozdaje wszystkim bidony i młody no po prostu musi odsłużyć swoje. Było coś takiego? To znaczy tak, zawsze było tak, że ktoś tam musiał pozbierać jakieś fony, chociażby po drillach, ale nie było raczej takiej presji. Ja nawet nie mogłem wtedy jeszcze grać z nimi w meczach, więc po prostu jakby nie czułem się aż tak częścią drużyny, bo nie mogliśmy nawet razem grać. Po prostu tam chodziłem na treningi i podobał mi się ten sport, podobały mi się treningi, ale nic więcej nie mogłem robić jeszcze w tym czasie. To był chyba ten pierwszy sezon Ligi Juniorskiej, który był właściwie turniejem w Warszawie. Ja nawet o nim wtedy nie wiedziałem, dopiero zacząłem grać od drugiego sezonu juniorskiego. Mhm. Już w Kozłach wtedy. Mhm. Grałeś w linii defensywnej i w linii ofensywnej. Która formacja ci bardziej odpowiada? Szczerze, to i w jednej, i w drugiej dobrze sobie radzę i tak naprawdę to, co mi najbardziej odpowiada na boisku, to jest wygrywanie tych moich pojedynków jeden na jeden z drugim zawodnikiem i dominowanie go na boisku. Chociaż muszę przyznać, że w linii defensywnej naprawdę różne efektowne akcje robią wielkie wrażenie i dają takiego kopa energii po tym, jak uda się zrobić fajnego takla albo kogoś stakować. Właśnie chciałem o to spytać, czy nie masz właśnie takiego wrażenia, że grając w linii defensywnej człowiek bardziej się nakręca po szczególnej akcji na akcję? No na pewno w linii defensywnej trzeba być po prostu bardzo, bardzo agresywnym, ale z drugiej strony w linii ofensywnej trzeba być, nawet to trenerzy mówią, czasami trzeba być po prostu chamskim i niemiłym wobec tego drugiego zawodnika i po prostu sprawić, żeby mu się tak chciało grać. I to nie jest do końca tak, że w linii ofensywnej lądują ci, którzy po prostu nie są wystarczająco agresywni na boisku, tylko po prostu dobry liniowy ofensywny też musi dawać sobie wszystko w każdej akcji i na nim jest chyba nawet większa presja, szczególnie na centrze. Też właśnie mówisz o pozycji centra, grałeś na tej pozycji. Powiedz, jak ciężka jest to pozycja, bo z jednej strony musisz otrzymać no, jakieś tam swoje wskazówki, kogo i jak masz zatrzymać już po tym, jak wprowadzisz piłkę, ale sami wiemy, nawet po spotkaniach Kozłów Poznań, ja szczególnie oglądałem te pierwsze spotkanie Kozłów Poznań z Warsaw Sharks, jak wiele problemów było z wprowadzeniem piłki do rozgrywającego. Jak bardzo jest to trudna pozycja w porównaniu do tych sąsiednich w linii ofensywnej? No, center jest na pewno trudniejszy od chociażby garda,
tak naprawdę każdy center byłby w stanie grać na gardzie, ale nie każdy gard byłby w stanie grać na centrze. Trzeba się skupić na odpowiednim wprowadzeniu piłki, ale potem trzeba nadal blokować, trzeba nadal albo pass protection, albo run blocki. I myślę, że to jest na pewno trudne, jest bardzo duża presja na zawodniku, żeby odpowiednio prowadzić piłkę, bo z jednej strony trzeba się skupić na tym bloku, a też trzeba, jeżeli się odpowiednio nie prowadzi piłki, no to już ten blok właściwie niczemu nie służy, bo tak czy siak będzie jakiś sak. Dokładnie. Pamiętam nawet sytuację, nawet z ligi NFL, kiedy mówię, jakiś center wyrzuci piłkę, czy to nad rozgrywającym, czy w taki sposób, że rozgrywający tej piłki no nie może złapać. Ty przypominasz sobie taką sytuację, może z jakiegoś spotkania, gdzie szczególnie ważne było dobre wprowadzenie, a no nie wyszło tak, jak miało wyjść i myślisz sobie w głowie, kurde, trochę to moja sprawa, ja zawiniłem. Dzięki mojej tak jakby tak, złej decyzji play trzeba było improwizować, a nie rozegrać tak, jak instruował trener na sideline. Każdy popełnia błędy i mi też takie błędy się zdarzały. Jak przyjechałem na Florydę, to przyjechałem tak naprawdę kilka dni przed pierwszym meczem z powodu różnych problemów z tą robotą papierkową, więc tak naprawdę byłem na dwóch treningach i już musiałem grać w pierwszym meczu. Grałem od początku meczu, naprawdę bardzo ciężko było się zgrać z drużyną. Tym bardziej, że ta drużyna też powstała tak naprawdę dwa miesiące wcześniej, więc też jako drużyna ISD Pumas nie byli tak zgrani, jakby się oczekiwało od drużyny. I miałem problemy z komunikacją z zawodnikami na boisku, z komunikacją z quarterbackiem, a to jest najważniejsze. I nie byłem jeszcze wtajemniczony dokładnie całą taktykę i w pierwszej i drugiej kwarcie, w moim pierwszym meczu w ISB popełniałem bardzo dużo błędów. Potem już było coraz lepiej, aż w końcu trzecią i czwartą kwartę zagrałem naprawdę dobrze. Jasne. No to przejdźmy troszkę też do genezy. Jak ćwiczysz może tego, bo w sumie o to też nie spytałem, co jest dla ciebie ważniejsze, siła czy szybkość? Myślę, że dla mnie najważniejszy jest mózg na boisku, a siła i szybkość mają za nim podążać, bo nie można stwierdzić, czy siła, czy szybkość są ważne. Trzeba mieć obydwa, ale jak już wspomniałem, najważniejsze jest po prostu myślenie na boisku. Masz w swoim CV takie spotkanie, do którego z chęcią wracasz? Jesteś dumny, że udało ci się wykonać wszystkie przedmeczowe założenia i no, z chęcią wracasz do niego, mówiąc, tak, zrobiłem to wszystko, co sobie założyliśmy z trenerem, to może być mój taki pociąg i motywacja, że naprawdę jestem świetny w tym, co robię. Tak, ja mam kilka takich spotkań i to w polskiej lidze juniorskiej, jak grałem z Angelsami w Toruniu, to grałem w lidze juniorskiej, a na co dzień w Poznaniu trenowałem z zawodnikami top-ligowymi, którzy naturalnie reprezentowali znacznie wyższy poziom od polskich juniorów. Więc to, co mogłem robić z juniorami, to jakby był zupełnie inny świat i tak jak czasami nie dawałem rady z tymi wielkimi zawodnikami top-ligowymi, to z juniorami było mi dużo łatwiej i łatwiej było mi zdominować, czy blokować, czy taklować i naprawdę wtedy się nakręcałem na wszystko z kolegami. Ale też pamiętam jeden taki mecz w ISB, kiedy udało mi się grałem wtedy na centrze, udało mi się przechytrzyć mojego liniowego defensywnego. Obserwowałem go na boisku. To była już druga połowa meczu, on był zmęczony. Zaobserwowałem, że jak był w swoim three-point standzie, to mu drżały lekko mięśnie w ręce, bo chyba za dużo, to znaczy on za dużo się przechylał do przodu i ledwo co stał już. Był zmęczony, więc wystarczyło go klepnąć lekko w ramię i się od razu przewracał. I tak zrobiłem kilka akcji z rzędu, z tego też byłem dumny. No bardzo fajnie wygląda na highlightach. Może przejdźmy do twojej przygody w high school. Co sprawiło, że w twój życiowy grafik wpisał się wyjazd do USA? Zdecydowała chęć zdobywania wiedzy w amerykańskiej uczelni, czy od razu było to spowodowane wyjazdem związanym z futbolem amerykańskim? Kto cię dostrzegł? Jak to wyglądało? To był wyjazd tak stricte pod futbol amerykański. Myślę, że nikt z Polski nie wyjeżdża do high school w Ameryce z powodu akademickich czy naukowych. Było kilka takich osób,
które mi taki rozmawiały ze mną o takim wyjeździe, to na początku był Jacek Walusz, który jak jeszcze był trenerem Kozłów, to porozmawiał ze mną o wyjeździe do high schoola, szczególnie mówił, z jakimi kosztami to się wiąże, jak to wygląda, mówił, że to byłoby bardzo dobre dla mnie, pomogłoby mi w karierze. Wtedy to zupełnie to był taki mój pierwszy w ogóle pomysł, pierwszy taki kontakt, pierwsza myśl o tym, że można grać w Ameryce. No wcześniej nawet o tym w życiu bym nie pomyślał, że mogę grać w jakiejś Ameryce i właśnie Jacek Walusz uświadomił mi, że to jest całkowicie możliwe i wykonalne. Później jak grałem z Angels Toruń, to musieliśmy tam dojeżdżać z kilkoma kolegami z Kozłów pociągiem na weekendy, na takie minikampy treningowe. I po pierwszym takim kampie wtedy Bill Moore, ówczesny trener Angels Toruń, też ze mną porozmawiał. Mówił, że ma znajomych trenerów w Ameryce, że mógłby mnie tam wysłać. Zacząłem z nim rozmawiać, zaczęliśmy współpracować. Też było sporo problemów. Znalazł tą szkołę, trenerzy byli zainteresowani, ale nie mogliśmy znaleźć żadnego zakwaterowania dla mnie. No i ostatecznie znowu Jacek Walusz, tym razem z Charlesem McRae, zawodnikiem Warsaw Eagles, wysłali mnie do high schoola na Florydę, tam gdzie Charles jest trenerem głównym. Właśnie, zacząłeś mówić o tym, kto cię tam nauczał. Właśnie, no powiedz może, jak wygląda nauczanie w high school? Oprócz Charlesa McRae, był ktoś jeszcze w sztabie, czy on to robił jednoosobowo? Nie, oczywiście. Było kilku trenerów, w sumie chyba z czterech trenerów, czy pięciu mieliśmy. To był nowo utworzony program futbolowy, więc nie mieliśmy naprawdę, w porównaniu z innymi high schoolami, wcale nie mieliśmy żadnej organizacji, żadnych dostępnych środków, ale i tak, jeżeli chodzi o treningi, to wyglądało to znacznie lepiej niż w polskich drużynach juniorskich. A jak często mieliście treningi? Skomplikowany mieliście playbook? Tak jak choćby Michał Chudy, z którym rozmawiałem jakiś czas temu i on mówi, że na przykład no w Crusaders mają mnóstwo tych zagrań i on każdą chwilę poświęcał tylko na to, by uczyć się tych kolejnych zagrywek. To był dla nas pierwszy sezon i ja dojechałem dopiero we wrześniu, ale zawodnicy trenowali ze sobą dopiero od wakacji letnich, więc to była całkowicie świeża drużyna i nasz playbook nie był jeszcze aż tak skomplikowany, nie był taki rozbudowany, ale to nadal było więcej zagrywek niż mieliśmy w juniorach, i w Kozłach, i w Angelsach, a trenowaliśmy po prostu codziennie po szkole. Nadszedł moment na ostatni mecz w high school. W szatni mieliście podobną rozmowę motywacyjną do wspomnianej sytuacji, o której już wcześniej też rozmawialiśmy, jak w filmu o Mustangach. Myślę, że nasi słuchacze też pamiętają tę sytuację, kiedy trener opowiadał, że miejcie świadomość, że wielu z was nie zagra już w futbol, że dla wielu z was to będzie już ostatnie spotkanie, że każdy pójdzie w swoją drogę i tak naprawdę no, może tylko garstka mieć jakiś tam procent szans dostać się do koledżu. Mieliście coś takiego, czy raczej podeszliście do tego tak na luźno? Ostatnie spotkanie, czyli ostatnie spotkanie i tylko tyle. Trenerzy nas motywowali zawsze i też nawzajem sobie uświadomiliśmy, że to jest ostatnie spotkanie, ale na pewno widać było różnicę między zawodnikami, którzy wiążą z futbolem jakąś przyszłość i to nie tyle co zawodową, co po prostu grę na poziomie uniwersyteckim, a zawodnikami, którzy po prostu, dla których to było po prostu hobby i takie zajęcia pozaszkolne, bo niektórzy to traktowali bardzo poważnie, a dla niektórych to w sumie nie było aż takie ważne i widać było, że niektórzy nawet rezygnowali w trakcie. No to były wielkie emocje. Było kilku zawodników, którzy po prostu nie dawali sobie rady z emocjami i w trakcie meczu już nie mogli wejść na boisko. Kłócili się. Tego typu mecze wyzwalają duże emocje. Jasne. Była opcja na kolejny rok high school, czy raczej nie brałeś tego pod uwagę, czy może w ogóle nie było takiej możliwości, jeżeli chodzi o twoją uczelnię? U mnie akurat już takiej możliwości nawet nie braliśmy pod uwagę. Nie wiem, czy taka możliwość istniała, wydaje mi się, że nie, ale wiem, że jeden zawodnik zostawał jeszcze w high schoolu.
bo nie dokończył swojego do końca tych wszystkich kursów high schoolowych, które chciał wziąć, więc ma jeszcze szansę zrobić takie dodatkowe kursy high schoolowe w wakacje i przez to będzie miał jeszcze możliwość gry jesienią w kolejnym sezonie. Jak wyglądało twoje życie licealisty za Wielkowodą? Samochód jakiś, mieszkanie miałeś swoje, jak to wyglądało? Bo tam w Stanach też przecież są ograniczenia wiekowe, no i w twoim wieku raczej wszystkiego nie mogłeś jeszcze sobie załatwić, choćby, jeżeli się nie mylę, to mnie popraw, prawo jazdy chyba można tam od 21 lat zdobywać samodzielnie jeżdżąc. Prawo jazdy? To znaczy nie, właśnie jest odwrotnie. Prawo jazdy tam można mieć, można już jeździć samochodem w wieku 15 lat, ale na początku, zanim to można nawet jeździć samochodem, zanim się otrzyma prawo jazdy, można mieć specjalnie pozwolenie na jazdę, ale wtedy trzeba jeździć z kimś, kto jest dorosły i ma prawo jazdy, i można jeździć tylko w dzień. A jak u ciebie to wyglądało technicznie? Ale amerykańscy nastolatkowie już w wieku 16-17 lat jeżdżą normalnie samochodem. Ja zdałem moje polskie prawo jazdy dopiero w wieku 18 lat, naturalnie. Wyrobiłem sobie międzynarodowe prawo jazdy, które też mnie uprawnia do prowadzenia samochodów w Stanach Zjednoczonych. Niestety nie miałem samochodów w Stanach Zjednoczonych, ale mieszkałem z tą moją host rodziną w programie wymiany, który był jakby podpięty pod szkołę. Jedna pani ze szkoły ma swój program wymiany i współpracuje ze szkołą. Prowadziłem kilka razy samochód należący do mojej host rodziny, ale z reguły nie jeździłem, nie miałem możliwości jeżdżenia samemu. To jest... Oni to cię jest podwozili? ...problem dla kogoś, kto nie ma samochodu w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej w południowej Florydzie. Mhm. A oni cię podwozili, czy autobus na przykład podjeżdża pod dom, tak jak no niekiedy nie. Widzimy w jakichś filmach dokumentalnych? Są autobusy szkolne, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek w ogóle autobusy czy taką komunikację niesamochodową, to jest bardzo szczątkowe w Ameryce i jeżeli chce się gdziekolwiek dostać autobusem, to już lepiej jechać rowerem, bo po prostu autobusy nie jeżdżą prawie nigdzie. Mhm. Miałeś jakąś swoją taką bratnią duszę, będąc jeszcze w high school, że mogłeś zawsze tam z kimś sobie porozmawiać, może to był jakiś Polak, Ukrainiec, bo też przecież mamy w Stanach bardzo dużo tych różności etnicznych i tych Polaków z pochodzenia też jest stosunkowo dużo. Czy ty kogoś takiego poznałeś, a może po prostu zaprzyjaźniłeś się z jakimś Amerykaninem? Jak to wygląda? Na pewno południowa Floryda jest bardzo zróżnicowana etnicznie, ale ani jednego Polaka tam nie spotkałem. Jest bardzo wiele narodowości, ale akurat nikogo z naszego rejonu Europy tam nie było. Ale zaprzyjaźniałem się oczywiście, mam wielu znajomych teraz i przyjaciół amerykańskich. Też specyfika tej szkoły polega na tym, że jest francuski tok nauczania, więc było kilku Europejczyków w szkole, było wiele osób, które pochodzą z Afryki, z krajów francuskojęzycznych albo z krajów Ameryki Południowej, gdzie też się mówi w języku kreolskim, francuskim, więc było trochę takiej europejskości w tej szkole i no, zaprzyjaźniłem się z kilkoma osobami. Koniec liceum to dla ciebie był kolejny etap, college. Planowałeś to, czy raczej mówiłeś sobie, zobaczę jak będzie w high school, a college zostawię sobie gdzieś na dalszy plan, może kiedyś gdzieś coś spróbuję? Już od samego początku wyjazdu do high schoola wiedziałem, że chcę się dostać do college'u, że chcę grać tutaj w futbol w college'u. I to był mój największy cel, jeżeli chodzi o grę w high schoolu. A jak wyglądają takie tryouty do college? Na co zwraca się szczególną uwagę? Wyniki w nauce też mają tutaj duże znaczenie? Czy zwraca się może przede wszystkim uwagę na te twoje warunki sportowe? Warunki i wyniki sportowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w wielu przypadkach wyniki w nauce mają nawet większe znaczenie od wyników sportowych. Na poziomie koleżowym, tym bardziej tak to wygląda w niższych ligach, nie tylko w tej najwyższej NCAA pierwszej dywizji, no ale nawet w pierwszej dywizji bardzo dużą uwagę się zwraca na oceny. Jest taka zasada w NCAA, że nie można grać, jeżeli się ma średnią poniżej 2,3 na skali czterostopniowej GPA. A jak trenerzy rekrutują swoich zawodników,
to często patrzą na oceny. Dopiero jak zaakceptują ten poziom ocen, poziom edukacji zawodnika, to dopiero wtedy oglądają jakiekolwiek filmiki, highlighty i dowiadują się więcej. Okej, okay, o to właśnie przeszłeś ciut dalej za mój scenariusz, ale to też, o to też miałem spytać. W twojej nowej uczelni, czyli Waldorf University, też jest coś właśnie takiego, że jest ta granica, czy tam skala ocen, którą musisz po prostu spełnić. Jeżeli nie, no to jesteś odsuwany od drużyny, musisz poprawić oceny, swoje wyniki, uzyskać odpowiednią średnią i wtedy możesz wrócić do treningów z ekipą. Jest coś takiego, czy na razie jeszcze tak bardzo nie wgłębiałeś się w to wszystko? Oczywiście trzeba utrzymywać odpowiedni poziom ocen. Akurat Waldorf University gra w NAIA, w innym stowarzyszeniu niż NCAA. I w NAIA zasady są bardziej luźne, nie są aż tak restrykcyjne jak w NCAA. Ale nadal w moim kontrakcie jest, że muszę utrzymywać dobry poziom ocen i mogą nawet na podstawie moich wyników edukacyjnych zawiesić mnie jako zawodnika, czy odebrać moje stypendium, jakbym naprawdę źle sobie radził. Oczywiście oferują też pomoc naukową, ale oceny są bardzo ważne. Okay. Ważniejsze niż wiele osób myśli. Okej. Okay. Waldorf University to twój nowy plan na życie. Powiedz, co to za uczelnia? To była twoja jedyna opcja, czy przewidywałeś też inne pomysły na jakieś inne wyjazdy? Czy po prostu trafiła ci się jedna jedyna opcja i po prostu muszę tam być, bo nie ma co tracić czasu i czekać na innych, tak? To nie była moja jedyna opcja. Miałem kilkanaście ofert w sumie z różnych szkół. Miałem zainteresowane mną były nawet trzy szkoły z pierwszej dywizji NCAA, ale niestety również z tego powodu, że grałem w Ameryce tylko rok i byłem niepewnym wyborem dla trenerów. Miałem tylko jeden rok highlightów, a tak naprawdę liczą się tylko highlighty z high schoola, bo żaden trener amerykański nie będzie wierzył highlightom z ligi juniorskiej w jakimś kraju gdzieś w Europie Środkowej. Miałem kilkanaście ofert, ale oferta z Waldorfu była najbardziej atrakcyjna dla mnie. Wiele ofert też to nie były pełne stypendia. Tak naprawdę nawet w pierwszej dywizji nie wszystkie stypendia są pełne i wiele szkół oferuje tylko częściowe stypendia sportowe. Waldorf University to jest mała prywatna uczelnia w północnej części Iowa. Jest tam chyba trochę ponad 1000 uczniów, więc naprawdę jest to niewielka szkoła. To jest Liberal Arts College w Iole. Są też, oprócz programów sportowych, mają też, z tego co wiem, jakieś znane programy artystyczne, chór, coś takiego. Nie mogę jeszcze dokładnie powiedzieć, nigdy tam nie byłem. Możemy porozmawiać za jakiś czas znowu, jak już będę w Iole lepiej zorientowany. Jasne. Na razie nie wiem aż tak dużo o tej uczelni. Jasne. Pewnie. A planowałeś, bo tak mówisz, że to Iowa, planowałeś może już się tam wybrać na jakieś spotkanie NCAA? Tam mają bardzo fajny uniwersytet w najwyższej tej klasie NCAA w Big Ten. Iowa State, ale nie planowałem żadnej wizyty tam jeszcze, nie mam żadnych kontaktów w Iowa State. Bardzo fajna ekipa. Ale ja nie odrzucam takiej możliwości. Ja z chęcią bym się wybrał na takie spotkanie, tym bardziej, że w tamtym roku byli prawdziwą furorą i przebojem wdarli się prawie najwyższe laury w lidze NCAA. Fajnie zobaczyć też, jak to wygląda, ale wracając do tego, o czym wspominałeś, będziecie grać w lidze NAIA Florida. Co to za liga? Jak wygląda system rozgrywek? Dużo będziecie mieli spotkań, czy to też jeszcze nie jest dla ciebie aż tak jasne, aż musisz dopiero z tym się poznać? Gramy w NAIA, oczywiście w Iole, w North Star Conference. Okej. Gramy tam 7 różnych zespołów. Będziemy grali w sezonie w sumie 10 meczów. Aha. I normalnie zaczynacie sezon od września, tak? Pierwszy mecz mamy na samym końcu sierpnia. Rok szkolny też się zaczyna na końcu sierpnia. Wszystko to dzieje się trochę wcześniej niż w Polsce. Sezon my będziemy mieli w tym roku od końca sierpnia do chyba nawet początku grudnia.
A na koniec co przewidziane, jakieś play-offy? Wybierany jest zwycięzca, czy po prostu tylko mecze bezpośrednie wybierają zwycięzcę tej ligi NAIA Iowa, tak? To jest nie tylko tam są szkoły z Iowy, ale jest po prostu 7 zespołów z tamtej części Stanów Zjednoczonych. Aha. Nie są tylko lokalne szkoły. Jak już wspominałem, będę w sezonie, mamy 10 meczów. Później jest na pewno jakaś faza play-off, ale do końca będzie zbliżyć struktury ligi. Myślę, że to będzie możliwe za kilka miesięcy, jak już tam będę się znajdował. Jak długo planujesz swoją edukację w college? College w Stanach Zjednoczonych trwa 4 lata. Po 4 latach otrzymuje się bachelor's degree, czyli taki standardowy, podstawowy dyplom, który przez taki przeciętny Amerykanin, który kończący college zawsze otrzymuje. Ja oczywiście planuję potem magisterkę, ale w college w Ameryce gra się 4 lata. Jako center masz jakiegoś zawodnika, na którym... No ostatnio center, bo tak jak wspominałeś, ty wcześniej grałeś i też na innych pozycjach. Ale jako center masz jakiegoś zawodnika, na którym się wzorujesz, którego ustawienie, na przykład etyka pracy bardzo ci imponuje i chciałbyś go naśladować, albo po prostu na przykład masz go gdzieś tam polubionego na Facebooku i obserwujesz, jak się zachowuje, jak tworzy. Masz kogoś takiego? Szczerze, nie mam wcale takiego zawodnika. Gram na wielu pozycjach i w linii ofensywnej, i w linii defensywnej. I po prostu staram się wykonywać to, czego oczekują ode mnie trenerzy i robić to jak najlepiej i dominować na boisku. I nie mam... Ja akurat nie potrzebuję jakichś takich wzorców, na których mógłbym się wzorować moją etykę pracy czy to, co robię na boisku. Czego ci życzyć w nowym sezonie? Jaki sobie stawiasz cel na pierwszy rok? Od samego początku moim celem jest dostanie się do pierwszego składu w World of University i następnie po prostu chcę być jak najlepszy na boisku, chcę zdominować ligę i to jest mój cel na następne sezony. Okej, dzięki wielkie, że przyjąłeś to zaproszenie do Pick Six. To była przyjemność móc się poznać. Mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia następnym razem. Dziękuję, to była też przyjemność po mojej stronie. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Nie zapominajcie o Pick Six zawsze środa. I Tour de PLFA, środa 18:30 w Radiu Gol. Do usłyszenia. Oprawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl